Nową rozmowę w RMF FM. W studiu Marcin Zaborski i jego gość. Witam. Kolejna runda rozmów rządu z nauczycielami bez przełomu, więc oddajemy głos młodym ludziom. Michał Sienicki z inicjatywy Strajk Uczniowski. Dzień dobry. I Michał Reszel z Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji. Dzień dobry. Pokażemy naszą młodą siłę. Tak mówiliście w Strajku Uczniowskim. Zgadza się. Ale uczniowie chyba was nie posłuchali. Przed Ministerstwem Edukacji, gdzie zorganizowaliście protest, było dziś około 100, no może 200 osób. Pod koniec rzeczywiście tak było. Natomiast na początku myślę, że spokojnie 1000 się zebrało. Rzeczywiście Facebook sprawił, że liczyliśmy na większą frekwencję. Natomiast... No bo to miał być protest wspierający strajkujących nauczycieli. I tak i był. No ale ta solidarność uczniów z nauczycielami jednak troszkę pozostawiała do życzenia, kiedy patrzyliśmy na to, ilu u was tam jest. Rzeczywiście. Chciałbym, żeby było nas więcej, ale jestem też przekonany, że będzie nas więcej, ponieważ budujemy struktury ogólnopolskie. Jeszcze 2 dni temu zgłosiło się do nas ponad 400 osób z całej Polski, które chcą organizować podobne inicjatywy w swoich miejscowościach. Więc jestem przekonany, że nasze struktury będą pączkować i myślę, że jeszcze pokażemy, na co nas stać. Więc nie składamy broni, że tak powiem, chociaż jesteśmy ruchem bezprzemocowym oczywiście, więc to tylko taka metafora i czy będziemy Rada, dalej działać. Czy Rada Dzieci i Młodzieży pomogła w organizacji tego strajku? Pomogła pokazać solidarność uczniów z nauczycielami? Rada Dzieci nie wspomagała protestu, natomiast my jako Rada wspieramy postulaty, które ta inicjatywa nosi. No niestety nie wspieramy nauczycieli w ten sposób, że nie wychodzimy na protesty oraz jesteśmy przeciwni organizacji protestów w czasie egzaminów. Strajk wam się nie podoba, kiedy czytam to, co piszecie chociażby w liście sprzed kilku czy kilkunastu dni, piszecie tak: każda grupa zawodowa ma prawo do strajku, ale nie można tego robić kosztem uczniów, to oni będą największą ofiarą takiego rozwiązania. W takim razie, panie Michale, jak mogliby strajkować nauczyciele, żeby uczniowie nie byli ofiarą? Wydaje nam się, że przy tym zamieszaniu całym zapomniano o uczniach. I my chcemy zwrócić uwagę na to, że jednak w edukacji najważniejsi są uczniowie i my stajemy w obronie uczniów. Czy jesteśmy za tym, aby nauczyciele zarabiali więcej? Oczywiście, że tak. Tak, ale pytanie, jak mogliby zastrajkować, żeby uczniowie nie byli poszkodowani? Oczywiście jesteśmy za tym, żeby rozmowy dalej się odbywały, żeby formy strajku oczywiście szanujemy, jednak wszystko jest dla nas akceptowalne, tylko nie to, żeby uczniowie byli poszkodowani w takim stopniu, w jakim są teraz, gdzie nie mają pewności, czy egzaminy się odbędą, a w wielu miejscach niestety się nie odbędą. No właśnie, pytanie, jak to widzi strajk uczniowski i Michał Sienicki, no bo wiemy, że jest kilkanaście godzin do egzaminów i nie wszędzie wiadomo, czy ten egzamin się odbędzie. Wyobraża pan sobie, co czują teraz uczniowie i co czują ich rodzice? Wyobrażam sobie i muszę zgadywać, że jest to bardzo niekomfortowa sytuacja i jesteśmy w kontakcie z takimi uczniami i wiemy, że po prostu się bardzo stresują. Jednocześnie jako strajk uczniowski wyrażamy zrozumienie wobec sytuacji nauczycieli, ponieważ w sytuacji, która jest obecna, mianowicie takiej, że toczą się te negocjacje z rządem, które tak naprawdę trudno uznać, żeby rzeczywiście wykazywał się dobrą wolą w negocjacjach z nauczycielami po tym, jak negocjuje i po tym, w jaki sposób przedstawia propozycje i co to są za propozycje. Więc tak naprawdę bardzo trudno jest w tej sytuacji wybrnąć z tego, ponieważ rząd tak naprawdę nie podejmuje odpowiednich wysiłków, żeby naprawić sytuację. Ale podoba się panu ten pomysł? Strajk w czasie egzaminów szkolnych? Wie pan, mnie się to nie podoba. Natomiast rozumiem nauczycieli, którzy decydują się na taki krok. Ponieważ strajk, aby być skuteczny, musi niestety być dotkliwy. I kosztem uczniów w tym przypadku? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. Natomiast jesteśmy w tym wszyscy razem. Znaczy, wszyscy razem tworzymy system edukacji i wszyscy razem chcemy go zmieniać. W związku z tym musimy być solidarni między sobą i patrzeć na to jako problem systemowy. Jeżeli dzisiaj uczniowie wykażą solidarność z nauczycielami, to jestem pewien, że oni również wykażą ją z nami i dzięki temu będziemy mogli jako młodzież i całe społeczeństwo zmienić tego molocha, jakim jest system edukacji. I tu mówi pan podobnie,
podobnie jak chociażby liderzy Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy w apelu do uczniów piszą tak. Protestujemy w trosce o waszą przyszłość. Macie prawo, by uczył was dobrze wykształcony nauczyciel, człowiek z pasją, który ma dla was czas, a nie musi dorabiać po godzinach. I tu pytanie do pana Michała z Rady Dzieci i Młodzieży przy ministrze edukacji. Taki argument przemawia do pana, przemawia za strajkiem? Taki argument w ogóle przemawia, ponieważ my także uważamy, że nauczyciele, jeśli będą zarabiać więcej, to ci nauczyciele, klasa nauczycieli będzie coraz wyższa, ponieważ coraz lepsi ludzie będą szli do systemu edukacji i na tym nam jak najbardziej zależy. Tylko niech to nie będzie robione kosztem uczniów i kosztem tego, że jedni uczniowie mogą spokojnie podejść do egzaminu, mogą się nie stresować rekrutacją na studia czy do szkoły średniej, a inni uczniowie muszą się teraz zastanawiać, czy będą mogli pisać egzamin, czy nie, czy może w czerwcu będą mogli, czy może w czerwcu też nie. I to jest pana zdaniem wina nauczycieli, czy wina rządzących, wina ministra edukacji, że do tego momentu doszliśmy, w którym jesteśmy? Moim zdaniem wina jest obopólna, to znaczy i ministerstwa, i związków. I my od początku apelowaliśmy o jak najszybsze rozwiązanie konfliktu. Nie apelowaliśmy, aby dostali nauczyciele 1000 zł podwyżki, ani nie apelowaliśmy, aby ministerstwo skróciło, aby ministerstwo postawiło sprawę jasno i wystąpiło jakieś dyscyplinarne rzeczy wobec nauczycieli. Apelowaliśmy o tą ugodę, o znalezienie złotego środka i o to, aby pamiętać o uczniów. Bo uczniowie są najważniejsi w systemie edukacji. Są panowie młodymi ludźmi, którzy dopiero co ze szkoły wyszli. Zastanawiam się, czy poszliby panowie do pracy w szkole, czy chcielibyście być nauczycielami na początek za jakieś niecałe 2000 zł, Michał Sienicki. Za niecałe 2000 zł? Raczej nie. To znaczy generalnie to jest bardzo trudny zawód i wymaga gigantycznych kompetencji. To jak pan myśli, dlaczego ludzie decydują się na ten zawód za te niecałe 2000 zł? Myślę, że po prostu czują powołanie, a przynajmniej duża część z nich czuje powołanie. Co do tych, którzy być może nie czują powołania i decydują się na to z innych powodów, no to trzeba pytać ich, nie chcę się domyślać za nich. Michał Sienicki, dziękuję za te niecałe 2000. Pytanie, czy Michał Reszel z Rady Dzieci i Młodzieży może jednak by się zdecydował na pracę za niecałe 2000 w szkole? Szczerze mówiąc, myślałem kiedyś o tym. Natomiast na dzień dzisiejszy nie planuję iść jako nauczyciel. Ale no rzeczywiście te niecałe 2000 zł po 5 latach edukacji w szkole wyższej to nie są adekwatne pieniądze. Tym bardziej, że ludzie ci odpowiadają za kształcenie kolejnych pokoleń. I to jest duża odpowiedzialność, a za odpowiedzialnością powinny iść pieniądze, moim zdaniem. I nie tylko o pieniądzach. Teraz porozmawiamy w części internetowej naszej rozmowy na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom dziękujemy i zapraszamy do internetu. Michał Sienicki z inicjatywy Strajk Uczniowski, Michał Reszel z Rady Dzieci i Młodzieży przy ministrze edukacji wciąż z nami. No właśnie, panowie, co waszym zdaniem jest dzisiaj największą bolączką nauczycieli, największym problemem, kiedy patrzymy na to, jak pracują, jak ich praca w szkole wygląda? Moim zdaniem przede wszystkim to, że nauczycielom nie jest okazywany wystarczający szacunek. Z jednej strony słyszymy, że przytoczę tutaj naprawdę kontrowersyjne słowa, że nauczyciele mogą po prostu mieć więcej dzieci, będą mieć więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest obraza nauczyciela, który powinien być poważanym zawodem i w ocenie uczniów jest takim zawodem poważanym, a ta cała otoczka wobec tego strajku temu nie służy totalnie. I wydaje mi się, że nauczyciele przede wszystkim mają zarzuty do ogółu, może nie społeczeństwa, ale do władz, ale może do uczniów nie tyle. O to, że nie są wystarczająco szanowani i doceniani. Tak, rzeczywiście to mówią, nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o naszą twarz, o godność. Dokładnie. I o honor. Panie Michale, a gdzie pan widzi te największe problemy polskiej szkoły i nauczycieli może na razie w polskiej szkole?
Tak, pełna zgoda z Michałem co do tego, co powiedział. Natomiast dodałbym do tego jeszcze dwie rzeczy. Pierwsze to oczywiście zarobki, o których już powiedzieliśmy, że są zbyt niskie, więc już chyba nie ma co się tutaj dłużej rozwodzić. Natomiast jeszcze wydaje mi się, że brak autonomii. To znaczy przy obecnych przepisach nauczyciel tak naprawdę ma związane ręce podstawą programową i wszelkim prawem oświatowym i ma bardzo niewiele swobody do tego, żeby wykazać się własną kreatywnością, własną pasją, zaproponować uczniom coś, co by ich interesowało na przykład poza zakresu podstawy programowej. I myślę, że gdyby takie możliwości stworzyć, to nauczyciele mogliby mieć więcej przestrzeni na to, żeby odnajdywać w swojej pracy po prostu radość. No to idźmy tą drogą. Wyobraźmy sobie, że mogą panowie wszystko zmienić w polskiej szkole. Od czego zaczynamy, panie Michale? Do tego jeszcze nawiązać, co Michał powiedział, że już zmiany troszkę idą w tą stronę, ponieważ teraz część podstawy programowej jest realizowana w ramach projektów. Czyli to nauczyciel decyduje, w jaki sposób ta część chociaż podstawy programowej jest realizowana. No to marzmy dalej, co się mogłoby jeszcze zmienić. Gdyby to od pana zależało, to co by się w polskiej szkole przede wszystkim zmieniło? Na pewno podejście do nauki, odejście od systemu zakuć, zdać, zapomnieć, a przejście na system może nie tyle bardziej praktyczny, ale bardziej, żeby uczeń się uczył tego, co go interesuje, żeby uczył się tak, żeby pamiętał później to, o czym się uczył i żeby uczył się rzeczy ważnych i praktycznych. Ostatnio rozmawiałem z przyjacielem i zadał mi takie pytanie. Miałem rozszerzony WOS, wiem, co to jest demokracja pośrednia, bezpośrednia, ale nie wiem, jak wypełnić PIT. No i myślę, że w tą stronę powinniśmy zmierzać. Ja się w pełni zgadzam i dodałbym do tego jeszcze, jakby ubrałbym to, taki mamy też postulat w strajku uczniowskim, żeby podstawa programowa wymagała w większej mierze postaw i kompetencji, czyli takich bardziej ogólnych cech, typu postawy uczenia się przez całe życie, czy postawy bycia sprawczym, odważnym i tak dalej. I żeby struktura szkoły rzeczywiście sprzyjała temu, żeby takie cechy nabyć. I żeby też odejść od takiej właśnie zakuć, zdać, zapomnieć wiedzy encyklopedycznej, a skupić się bardziej na takich aspektach jak umiejętności miękkie, poszczególne umiejętności, które są przydatne w codziennym życiu. I żeby uczniowie, jakby mamy te projekty edukacyjne, ale uważam, że to jest nadal w gigantycznej mierze niewykorzystany potencjał, że mogłoby być tego znacznie więcej i uważam, że taki moim zdaniem zdroworozsądkowy postulat, który być może przyjmiemy jako strajk uczniowski, jako konkretny postulat, bo jak na razie mamy takie ogólne kierunki, będziemy debatować nad tym, jakie konkretne postulaty już do polityków będziemy zgłaszać, ale przykład takiego postulatu mógłby być na przykład, że powiedzmy 20% czasu spędzonego w szkole uczeni i nauczyciele wspólnie decydują o tym, czego i jak się uczą. No tak, bo tu czytam, że jednym z waszych postulatów jest umożliwienie realnego wpływu każdej uczennicy i każdego ucznia na program ich edukacji. Dokładnie. Pytanie, czy tak daleko idąca demokracja w szkole ma szansę się sprawdzić? No jak każdy zacznie decydować, to czy to się da poskładać? Może jest nie tyle demokracja, ile indywidualizacja toku nauczania. Chyba bardziej w tą stronę chcemy iść. Tak zrozumiałem. Dla mnie indywidualizacja wiąże się z demokratyzacją. To znaczy, że jeżeli damy ludziom więcej wolności do tego, żeby decydowali o tym, czego się uczą, no to jest w pewnym sensie taki krok ku demokratyzacji szkoły. I to jest jak najbardziej do zrobienia. Wystarczy to mądrze zorganizować. Przy czym wymaga to wysokich kompetencji nauczycieli i tutaj podwyżki jak najbardziej są taką podstawą do tego typu działań. Czy Rada Dzieci i Młodzieży przy ministrze edukacji rozmawia z panią minister na przykład o tym, jak powinna zmieniać się polska szkoła? Tak, rozmawiamy o tym i kilka tygodni temu zorganizowaliśmy nawet konferencję w Sejmie na temat skutecznych metod nauczania pod tytułem Szkoła Przyszłości, gdzie zaprosiliśmy między innymi youtuberów, w tym Radka Kotarskiego, który napisał swoją słynną książkę Włam do mózgu.
Byli oni prelegentami, prowadziliśmy dodatkowo warsztaty, byli zaproszeni goście, rzecznik praw dziecka, pani wicemarszałek Senatu. Także zorganizowaliśmy taką konferencję. I co z tego wynika? To znaczy, jak te wasze rozmowy przekładają się na konkretne pomysły wdrażane przez Ministerstwo Edukacji? Ma pan poczucie sprawczości, jeśli chodzi o działanie Rady Dzieci i Młodzieży przy ministrze? Mam poczucie sprawczości w ten sposób, że to była pierwsza okazja, gdzie tego typu osoby jak youtuberzy i osoby zainteresowane tematem mogli się spotkać z decydentami i ci decydenci mogli o tym usłyszeć i pomyśleć sobie, że jednak można coś zmienić, ale to już od nich zależy, jak oni to zmienią. Jasne. A strajk uczniowski w jaki sposób chce wpływać na zmienianie się polskiej szkoły? Więc przede wszystkim na tym etapie mamy wyznaczone te ogólne kierunki i będziemy organizować debaty wśród młodzieży z udziałem ekspertów, podczas których będziemy doprecyzowywać te kierunki w konkretne postulaty. W momencie, kiedy te postulaty już będziemy mieć, zrobimy akcję lobbyingową i będziemy iść do polityków wszystkich partii z taką intencją, aby przekonać ich do naszych postulatów. I liczymy na to, że do tego, że uda nam się zbudować na tyle silne struktury i wszystko wskazuje na to, że tak może być, aby po prostu się to udało. Czyli rozumiem, że rozmawiam dzisiaj z dwoma przyszłymi ministrami edukacji. Może nie w tym samym rządzie, ale to jest wasza przyszłość, jak już pokończycie studia oczywiście, panowie. Albo i nie. No, okej, namawiam jednak, żeby to się udało. To dalsza przyszłość, a ta najbliższa to są egzaminy, cały maraton egzaminów gimnazjalne, egzamin ósmoklasisty i matura. Wy macie to już za sobą, więc poproszę was na koniec o kilka podpowiedzi dla tych, którzy na razie się stresują. Jak zdawać, żeby dobrze zdać te egzaminy, panie Michale? Ja polecam się nie stresować. Ha! A z doświadczenia już wiem, że o maturze od zeszłego maja ani razu sobie nie przypomniałem. To jest egzamin, który jest potrzebny człowiekowi raz w życiu. To jak pan to zrobił, że pan się nie stresował? Kwestia przygotowania, ale w tym momencie jest już dla tych, którzy się nie przygotowywali za późno. Nie, jest jeszcze chwila, więc nie traćmy nadziei. Natomiast tak, najważniejsze jest to, żeby się nie przejmować zbytnio, ale być trochę pewnym siebie i starać się jak najlepiej przygotować do samego końca. Panie Michale? Co do samych egzaminów, to myślę, że każdy ma swoje własne metody i generalnie życzę, żeby jak najmniej się przejmować. Natomiast jeżeli chodzi o to całe zamieszanie w związku z tymi egzaminami, to chciałbym, mam nadzieję, uda mi się w ten sposób dodać otuchy, że nawet jeżeli gdzieś egzamin się nie odbędzie, to prawdopodobnie będzie na tyle szerokie zjawisko, nawet jeżeli będzie liczebnie dosyć niewielkie, to że rząd i tak będzie musiał się z tym jakąś uporać i na pewno ci uczniowie nie zostaną, że tak powiem, zapomnieni i po prostu będzie to jakiś problem dla rządu, ale na pewno ten system rekrutacji na pewno będzie musiał działać. Z tego nawet plusy można wyjąć, bo wtedy będzie drugi termin na początku czerwca i taki typowy maturzysta ma miesiąc więcej na przygotowanie. To podpowiedź dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli. Bardzo tak, panom dokładnie. Dziękuję. Michał Reszel z Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Michał Sienicki z inicjatywy Strajk Uczniowski na rzecz demokratycznej szkoły. Wielkie dzięki, Marcin Zaborski. Do zobaczenia.